Siemanko, z tej strony Macias, witam Was na kanale Metal Maniak. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z tematem nożyc. Opowiem Wam pokrótce, jakie mamy typy nożyc, jakie nas, blacharzy, dekarzy, nożyce interesują, jak prawidłowo ciąć i jakich błędów się wystrzegać. Pamiętaj o łapce w górę, zostaw komentarz, a jeżeli nie subskrybujesz kanału, to proponuję go zasubskrybować właśnie w tym momencie. Zapraszam Was również na małe zakupy do mnie do sklepu na www.metalmaniak.shop oraz na szkolenia do Wejherowa, do tego właśnie tutaj studia, do zobaczyska. Łyczek jerbki. I zaczynajmy. Słuchajcie, generalnie pomijając to, że mamy milion typów różnych tam nożyc i tak dalej, możemy je podzielić na różne sposoby, przyjmując różne kryteria. Każdy typ nożyc dzielimy na nożyce lewe i nożyce prawe. Nożyce lewe mają tą półeczkę tutaj, tą płozę po lewej stronie, a nożyce prawe po stronie prawej. I jakie ma to znaczenie? No znaczenie ma to takie, że czasami po prostu kiedy tymi się nie da, to się tnie tymi, a kiedy tych nie da rady gdzieś tam włożyć, to tnie się tymi. No taka podstawowa między nimi jest różnica. Generalnie interesują nas, blacharzy, dekarzy, trzy typy nożyc. To są nożyce podstawowe, te po prostu umieć musicie, bo inaczej no słabo no z tą blachą, no, bo cięcie blachy to podstawa. Żeby w tym fachu dobrze działać, trzeba blaszkę uciąć. Więc nożyce, nieważne jakie, zatrzymam się tu na sekundę. Odnośnie samych tych tradycyjnych nożyc, no to mamy tak, FD niebieskie, te, które używam ja, te polecam Wam, bo są dosyć fajne, twarde. Nie zużywają się tak szybko, samo cięcie jest dosyć przyjemne, no są przyjemne w użytkowaniu. Ostre, fajne, moim zdaniem zajebiste. Tu mamy wariant RD, to są te same nożyce, tylko wykonane z trochę innej stali, trochę bardziej miękkiej. Opcja dla początkujących, którzy nie wiedzą, czy będą się jeszcze bawić w ten sport. Te są droższe, moim zdaniem warto sobie dołożyć, kupić te, bo cięcie jest przyjemniejsze nimi. Uciąć też tymi utniecie, da się. Ćwiczymy na szkoleniu takimi też cięcie, więc dać się da. Odnośnie samych producentów, tu mam jeszcze sztubajowskie nożyce, powiem Wam tak, tnę tymi, jeżeli zakładacie od początku, że kupicie super narzędzia i one będą robić za Was, no to jesteście w błędzie. Najważniejsze to są Wasze ręce, a to tutaj to jest tylko pół środek, więc czy to będzie sztubaj, czy to będzie RD, nie ma to znaczenia. Wybierajcie nożyce pod swoje preferencje, najlepiej spróbujcie takimi i wybierzcie swoje własne, ulubione. Załatwiliśmy temat, jakie nożyce, jakiej firmy wybrać. Pelikany, bardzo fajne nożyce, przydają się do długich cięć prostych najczęściej, czyli ucinanie blachy z rolki, przecięcie arkusza, kiedy nie możemy tego zrobić niczym innym, typu jakimś nożem krążkowym, bądź kulami, innymi gadżetami, czy tam gilotyną. Jeżeli trzeba to zrobić ręcznie z rolki, to Pelikan najlepszy sprzęt do tego akurat zadania. I tak samo, czy to będzie RD, czy to będzie sztubaj, nie ma znaczenia. 350 są dłuższe o 5 cm, troszkę lepsze przełożenie ma, to szybciej one tną. Ja mam 300 z tego tytułu, że w tej długości występują i lewe i prawe, więc mam lewe i prawe. Ale Wam wystarczą jedne, lewe bądź prawe, nie ma to znaczenia dalszego. Na koniec nożyce z zakrzywionym ostrzem, oczywiście prawe i lewe, gdzie się przydają wszystkie wycięcia po łuku, czasami nawet po prostej, kiedy tymi nie dacie rady wjechać gdzieś nożycami, to patrzcie, zrobicie to samo cięcie, o, po centymetrze będziecie ciąć, ale zobaczcie, gdzie macie rączkę, ona jest, zobaczcie, ile stopni można odsunąć sobie. I tak jak tutaj ręki już nie idzie wsadzić tymi nożycami, gdzieś to tutaj tymi podetniecie jeszcze. Oprócz prostych cięć w trudno dostępnych miejscach, wiadomo, ładne zakrzywione cięcia. Zaraz Wam pokażę, co tym można zdziałać.
odnośnie ćwiczenia samego cięcia, uważam, że powinno się na to poświęcać bardzo dużo czasu. Narysowałem kilka kresek, będziemy sobie ćwiczyć cięcie. I teraz na początek proponuję Wam zwykłe, tradycyjne nożyce. I teraz najczęściej popełniany błąd. Spróbuję Wam to pokazać stąd. O. Nożyce mają taką tutaj płozę i niezależnie czy odwrócicie je w ten sposób, czy odwrócicie je w ten sposób, będą ciąć tak samo. I teraz jaki jest najczęstszy błąd? Najczęstszym błędem jest trzymanie nożyc w ten sposób. Czyli tu powstaje nam jak gdyby kąt, luka, taka przestrzeń. To jest w tym ustawieniu nożyce będą Wam kleszczyć blachę, cięcie jest nieprzyjemne w ten sposób. Im bardziej będziecie odchylać, tym gorzej będą się nożyce kleszczyć. Ta płoza jest po to, żeby blachę oprzeć na tej płozie. Czyli likwidujemy tutaj tą przestrzeń. Ciach. I teraz dopiero tniemy. Staramy się ciąć ładnie po kresce. Odnośnie samych kresek trasowania ich na blaszce, nie używajcie ołówków z grubym rysikiem. Te kreski powinny być na maksa cienkie, czyli ostry rysik bądź cieniutki ołóweczek, ładnie zaostrzony. Rysujemy cieniutkie kreski i staramy się ciąć idealnie po kreskach. Tutaj paluszek cały czas kontroluje. Ja tnę w ten sposób. Dwa palce kładę na tej stronie, dwa palce pod spód. Te zginają, zaciskają mi nożyce, a ten mały tutaj, o, chodzi tak. A tutaj po prostu mam lepszą kontrolę nad samymi nożycami dzięki temu chwytowi, powiedzmy. I co? Nożyce, płoza na maksa, dopycha pod blachę i jedziemy. Ładne, proste cienie. Możecie sobie skontrolować cięcie, zobaczcie jak mi to wyszło. Myślę, że dosyć ładnie, ale to kwestia wprawy i kilometra przeciętych blaszek. To były proste, zwykłe nożyce tradycyjne. Teraz pokażę Wam pelikany. Zasada cięcia ta sama, czyli będziemy ciąć z góry ręką. Ja teraz Wam pokażę od spodu, jest mi wygodniej do kamery po prostu. Wbijam w kreseczkę tutaj i nie w ten sposób, tylko do blaszki. Leżą nożyce pod blaszką, na półeczce ładnie blaszka leży. Wtedy możemy ciąć. I zaczynamy. Zobaczcie ile jednym nacięciem. Zobaczcie, dwa nacięcia gdzie jestem, a dla porównania weźmiemy jeszcze zwykłe. Zobaczcie, czyli dwukrotnie szybciej tną pelikany. Tyle samo naciśnięć, jesteście dwa razy dalej. Taka różnica, dlatego pelikany fajne do odcinania długich odcinków. I co, jedziemy. Zaciskacie nożyce i cały czas patrzycie, czy Wam idą lewo, prawo, to bardzo ważne. Musicie cały czas być sfokusowani na tym, żeby nożyce szły po kreseczce. Całą długością ostrza. Jeżeli opanujecie już cięcie po prostej, możecie trochę utrudnić sprawę, zróbcie sobie lekki ślaczek. Coś takiego. I tymi nożycami tradycyjnymi, prostymi, spokojnie takie coś utniecie. Na siłę nawet pelikanami chyba by poszło. Więc wkładamy nożyce, oczywiście znowu pamiętamy o zrotowaniu lekkim. Nożyce prawe rotujemy w lewo. Nożyce lewe rotujemy w prawo i zasada jest taka sama, więc utnę może lewymi teraz na zmiankę. No i zobacz. W momencie kiedy zaciskacie, obracacie lekko nożycami bądź tutaj ruszacie lewą ręką i po kreseczce jedziemy. Czasami warto sobie odwrócić nożyce, jak coś tam się klinuje, blokuje, próbujcie na różne sposoby ciąć. I teraz dojeżdżam w drugą stronę. Nożyce będą mi się tu blokowały, więc przekładam od góry i kontynuuję tymi samymi nożycami. Tu znowu będą się blokowały, odwracam nożyce i tymi samymi nożycami jadę dalej.
Kiedy opanujecie już cięcie po prostej, delikatnych ślaczków, łuczków i tak dalej, możecie przejść do kolejnego etapu. Cięcie paneli, czyli wyginacie sobie taki panel, mały i duży rąbek. Pamiętajcie, jak stawianie rąbków to tylko Steam Shooter, zawsze 100% powtarzalne rąbki. I wsparcie dla metalmaniaka. Jedna rzecz, zawsze zaczynajcie od dużego rąbka, potem kiedy odwracacie tą blaszkę, nie przeszkadza ten mały rąbek, kiedy już stoi. Odwracamy blaszkę. Odwracamy i jedziemy. Zaznaczacie na nim, powiedzmy, robicie kreskę na 5 cm, czy tam na mniej nawet, żeby nie marnować materiału, to nawet na 2,5 i 2,5. Więcej tych cięć zrobicie na jednym elemencie. Tu sobie też zaznaczymy na 2,5 i na 5, żeby było wiadomo, gdzie dokładnie tniemy. 2,5, 5. Na dużym rąbku też sobie zaznaczmy te 2,5 i 5. Ćwiczymy odcinanie tego tutaj paska 2,5 cm. I teraz tak, bierzemy nożyce, jeżeli mamy mały rąbek po prawej stronie, to zawsze będą to nożyce prawe. Jeżeli będzie on po lewej stronie, wtedy bierzemy lewe nożyce. Już Wam pokazuję dlaczego. Dobra, mamy tą prawą stronę. I teraz prawidłowo, żeby to naciąć, podjeżdżamy nożycami, nacinamy i w momencie, kiedy przecinacie, podnosicie nożyce do góry. O, taki ruch musi powstać i wtedy ta blaszka Wam się już tutaj otwiera. To, co ma zostać, zostaje nieruszone, a rozginamy tylko felc, który nas nie interesuje, który jest odpadem. I teraz, kiedy jesteśmy już w tym miejscu, nacięliśmy, podnieśliśmy do góry, to możemy śmiało nożyce otworzyć, wjechać w dół do naszego 2,5 cm i ten sam ruch, czyli tniemy i otwieramy hyc. Zobaczcie. Dwa nacięcia i ja już jestem w domu. Nic się nie stało, ładnie tutaj ta blaszka wygląda, nic jej nie jest, a to tutaj jest odpad. I teraz druga strona. Te same nożyce prawe, kiedy rąbek mały z prawej strony, zawsze prawe nożyce. Wjeżdżamy pod rąbek na 2,5 cm i tak samo jak na małym rąbku. Nacięcie i ciągniemy do góry. I otwieramy pomału rąbek. Wjeżdżamy dalej. I nacinamy i ciągniemy do góry. I jesteśmy w takiej sytuacji. Zobaczcie, tu jest nic nieruszone. Ten rąbek jest jak z fabryczki. Nic go nie rozginam. No i co? I dojeżdżam teraz do rogu, do 2,5. Tak samo nożyce włożone lekko, pamiętajcie, ciach i jesteśmy w domu. I teraz tylko sobie paluszkami pomagamy, bo możemy to rozgiąć w dół. Ciach i mamy panel nacięte, mamy rąbki. No i teraz co? Wjeżdżamy od małego rąbka, te same nożyce i staramy się po kresce ładnie obciąć panel. Dojeżdżamy do narożniczka. Przeginamy i mamy pięknie obcięty panel, rąbki nieruszone.
Proponuję Wam na odpadach trenować, robić paski po 1,5 cm, po 2 i odcinać i trenować to rozginanie rąbków, bo to bardzo przydatna umiejętność. Kiedy opanujecie już to rozcinanie rąbków, które nożyce i tak dalej, nie będzie Wam się zbytnio myliło, możecie przejść krok dalej. Czyli rysujemy sobie kreskę na 2,5 cm, już narysowałem mniej więcej, bo te 2,5 cm to zazwyczaj jest nasz zaciąg. Dlatego utrwalanie 2,5 cm tego wymiaru jest dosyć dobrym rozwiązaniem. I teraz tak, bierzecie sobie jerka, którego oczywiście możecie kupić u mnie w sklepie, polecam. Bardzo fajny szablonik. Przykładacie do tych 2,5 cm, odrysowujecie łuk, zaznaczacie u góry kreseczkę, gdzie kończy się tutaj ten garbik. Tu dokładnie. I trenujemy cięcie. Możecie to zrobić tymi, chociaż jest to level taki troszkę bardziej zaawansowany, żeby uciąć tą łezkę prostymi nożycami. Na początek proponuję Wam nożyce z zakrzywionym ostrzem. I tak samo jak przed chwilką, rozcinacie mały rąbek u góry, grzbiet. I jednym ruchem podciągacie do góry. Już mamy przygotowane panel do kolejnego etapu cięcia. Bo w momencie, kiedy to tylko natniecie, możecie to również cęgami rozpłaszczyć. Pokażę Wam jeszcze raz. Zagnę to z powrotem. Możecie równie dobrze robić w ten sposób, że nacinacie czy to tymi nożycami, czy tymi, nieważne. Rozcinacie. I teraz tak, możecie na początek cęgi rozpłaszczyć to sobie. Bo w ten sposób mamy przygotowaną płaszczyznę do kolejnego etapu cięcia. I teraz bierzecie te same nożyce i prawe, tylko nie w tą stronę, a odwracamy je do góry nogami i wjeżdżamy tutaj na nasz łuczek. I teraz co ważne, znowu ta płoza musi się tutaj opierać ładnie, bo w momencie, kiedy będziecie ciąć w ten sposób, one będą Wam się kleszczyć. Płoza pod spód i jedziemy. Ładne cięcie, bez żadnych zadziorów. O, ciach. I mamy ładnie nacięte. Pokażę Wam z drugiej strony, jak uciąć zwykłymi nożycami. Czyli tak samo kreska 2,5 cm. Zaraz przy rąbku. Wkładamy edgera. Odrysowujemy. Swoją drogą to jest patent przywieziony z Mińska. Od samego mistrza Nikolaja Sawczenko. Patent na rysik. Prawa autorskie zastrzeżone. No i słuchajcie, bierzecie te nożyce, pokażę Wam, że też się da. To samo, rozcinamy go tutaj na grzbiecie, tą łezkę. I jednym ruchem otwieram, zobaczcie. Już jest przygotowane do kolejnego etapu cięcia. I teraz te same nożyce, czyli nożyce lewe, bo z lewej strony mały rąbek. I zobaczcie, tu musicie, tymi nożycami jest o tyle, nożycami łukowymi jest o tyle komfortowo, że wkładacie i tak jak je naciśniecie, tak one się ładnie po łuku będą układać tutaj. Nożycami prostymi jest o tyle kłopot, że trzeba w momencie, kiedy je zaciskacie, jeszcze dodatkowo nimi zakręcać. Przy każdym ruchu cięcia trzeba je jeszcze skręcić, czyli wkładamy i zobaczcie. Też się da. Efekt myślę, że wcale nie gorszy od tych łukowych. Dać się da. Odnośnie nożyc myślę, że to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Jeżeli materiał był pomocny w jakimkolwiek stopniu, pamiętajcie o łapce w górę, zostawcie jakikolwiek komentarz na dole i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo to podstawa. Trzymajcie się i udanych cięć. Odnośnie samego cięcia ważna rzecz. Kiedy zaczynacie ciąć jakiś dłuższy odcinek, to nie dojeżdżacie do końca, żeby nie było tego dźwięku. Nie zaciskacie do końca. Jedziecie i tak przed tym kliknięciem kończycie i wkładacie nożyce dalej. Przesuwacie po prostu je dalej.
Dzięki temu nie będzie żadnych tutaj zadziorów. Blaszka nie będzie Wam się rwała na zagięciach i będzie to ładne cięcie, czyli jedziemy kilka centymetrów, nie klikamy do końca, nie dociskam ich, otwieram i wjeżdżam dalej. Tak to ma być, tak to cięcie ma wyglądać, nie ma być coś takiego. Takie dźwięki są złe, czyli coś takiego ma być w cięciu, musicie słyszeć taki dźwięk. Unikamy czegoś takiego. To jest z tego tytułu złe. Też zależy od oświetlenia, chyba tego nie ma widać, ale są takie małe zadziorki tutaj. W momencie, kiedy nożyce się dociskają, robią klik na samym końcu czubkiem, lekko kaleczą blaszkę. Ona jest tutaj taka trochę zmęczona w tych miejscach i tego staramy się unikać.